wielkiego aparatu, który by mógł mi to przygotować i zadbać o rozpropagowanie. Natomiast jestem szczęśliwy, że aż tyle osób na to pierwsze, bo zakładam, że będzie to pierwsze spotkanie z pewnego cyklu spotkań, które będę proponował, że tak wielu z Państwa zechciało na moje zaproszenie odpowiedzieć. Za chwilę zrobimy trochę więcej światła, bo tu jest ponuro. Nie będzie żadnej prezentacji, a co prawda przyniosłem tu sprzęt i tak dalej, ale w końcu doszedłem do wniosku, że odrobienia takich kolorowych prezentacji, zresztą ma od tego ludzi, którzy nad tym mogą pracować. Paradoksalnie doszedłem do wniosku, że w zasadzie taki scenariusz pierwszego spotkania, no bo wiadomo, że nie da się powiedzieć na takim spotkaniu o wszystkim, to ułożył się z tych punktów, które umieściłem na tym plakaciku. Czego nie znajdziecie w kolorowych propagandówkach Glamowskiego? Jak zniszczono grudziądzki szpital i do czego i komu służą spółki komunalne? Czy Enej, Kukulska, Wiki Gabor zastąpią 40 szpitalnych oddziałów? Oczywiście nie mam niczego przeciwko tym artystom, tym wykonawcom, natomiast myślę, że używanie ich jako środka zastępczego do ukrycia tego, co naprawdę się w tym mieście dzieje i co jest naszym prawdziwym problemem, jest nie powinno być miejsca. Chcę powiedzieć Państwu, czy zapytać razem z Państwem, gdzie podziało się 60 milionów wydrenowane z wodociągów. I chcę po prostu z Państwem porozmawiać, bo chciałbym, żeby też dla Państwa te spotkania, to i następne, były możliwością wykrzyczenia swoich problemów, bo wiem, że wielu grudziądzan nosi w sobie ogromne problemy, wielkie problemy. I chcę, żebyśmy tutaj o tych problemach, o których nikt nie mówi, czy nie chce mówić, żebyśmy też mówili. Zaczniemy od krótkich dwóch filmików, które będą wprowadzeniem do zasadniczego tematu, bo wiadomo, że z uwagi na to, co się dzieje, z uwagi na to, co stało się dwa dni temu, od tej sesji, która się odbyła, wiadomo, że no musi tu pojawić się problem naszego grudziąckiego szpitala, ponieważ, jakby nie powiedzieć, jest to problem zupełnie pierwszorzędny. Także pozwólcie Państwo, że kilka minut zajmę Wam tą prezentację. Szpital w Grudziącu podjął się jako drugi, bo pierwszy szpital zakaźny w Bydgoszczy, drugi szpital w Grudziącu, zabezpieczenia, jeżeli chodzi o chorych z koronawirusem w obrębie regionu. Dzisiaj, no, jak przyjechałem, to jeszcze nie miałem możliwości być w szpitalu, natomiast tuż po powrocie wszystkie służby zostaną wezwane i zrobimy przegląd możliwości izolacji i możliwości hospitalizacji tych chorych. W każdym bądź razie szpital w Grudziącu został podany jako jeden ze szpitali, na razie w województwie jako drugi, do opieki nad tymi chorymi. Mamy tych ludzi podjąć, mogą, mówię, a czym ten szpital ma się różnić? Jakością, nie wielkością, jakością i podejściem do chorego. Stąd moja decyzja dzisiejsza, o czym oczywiście pana dyrektora poinformuję. To jest pierwsza wypowiedź. Ona odnosi się do tego, co często pojawia się, że minister, że wojewoda, prawda, i tak dalej, że nie ma tego, który by się przyznał, że był pomysłodawcą zaoferowania grudziąckiego, wielkiego, tysiącłóżkowego, wieloobiektowego szpitala na potrzeby COVID-a. Tak jak mówiłem, dwa lata temu, zaoferowanie do tej roli, przy przeznaczeniu do tej roli grudziąckiego szpitala było zbrodnią, ponieważ uważam, że był to, i wytłumaczę Państwu za chwilę jeszcze raz, był to ostatni szpital w naszym województwie, który do tego się nadawał. I dzisiaj, wtedy było jasne jest też dzisiaj, że tak naprawdę inicjatorami tego kroku były władze naszego miasta i dyrekcja szpitala. Tutaj wyraźnie pan
profesor mówi, że zgłosił gotowość podjęcia się tego zadania, był u wojewody, zgłosił taką gotowość i rzeczywiście tak było. Dla wojewody był to dar z nieba, że tak powiem. Ja oczywiście motywację wojewody rozumiem. Tutaj jeśli chodzi o ministra, wtedy ministrem zdrowia był pan Szumowski. My nawet kontaktowaliśmy się wtedy z ministerstwem, no sądząc, że być może uda nam się powstrzymać to szaleństwo. No i tam usłyszeliśmy, że minister nie ma z tym nic wspólnego, w tym sensie, że on dostaje listę szpitali i on to podpisuje się pod tym, no ale oczywiście on nie wybiera, który szpital, dlaczego, który się do tego nadaje, a który się nie nadaje. Tutaj mamy odpowiedź z pierwszej ręki. I teraz kolejny filmik. Szpital w Grudziądzu od lat jest zamrożony po uszy, ale skutecznie nie ma mu pomóc. Polega to głównie na przynoszeniu, załatwianiu nowych pożyczek. Czy ta działalność w jakikolwiek sposób rozwiązuje jednak problemy placówki? Sprawdźmy. Dlaczego państwo boicie się pokazać swoją twarz, boicie się powiedzieć wprost o sytuacji w szpitalu? Z czego to wynika? Wynika to z polityki zastraszania, która jest w szpitalu. Zbyt osoby, które mają odwagę powiedzieć, przeciwstawić się tym działaniom, są po prostu dopiętnowywane przez kancelarię prawną, którą obsługują, postawiane wezwania do zaparcia za mówienie prawdy. Dostałem wezwanie do uiszczenia 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia w związku z naruszeniem układów osobistych. Nie boję się tego powiedzieć, to jest wyprowadzanie pieniędzy ze szpitala jakąś okrężną drogą. Szpital w Grudziądzu, mimo utworzenia specjalnego działu zajmującego się dbaniem o jego wizerunek, nie ma dobrej prasy. To ważna placówka medyczna pomiędzy Gdańskiem a Bydgoszczą, ale więcej niż o leczeniu pacjentów, mówi się tutaj o niejasnościach w wydawaniu pieniędzy z budżetu szpitala. Dyrektor szpitala Maciej Hoppe wynajął kolegę i sąsiada po to, żeby pośredniczył w pozyskiwaniu środków dla szpitala. Na fakturach są gigantyczne pieniądze. Oto faktura na prawie ćwierć miliona złotych za tak zwane doradztwo prawne. Prywatna firma miała pomóc w zdobyciu dofinansowania dla szpitala, a w zamian zainkasować aż 6,5% prowizji od pozyskanej kwoty. Po ujawnieniu ta transakcja jednak nie została zrealizowana. Dyrektor prowadził we wszystkie obszary działalności szpitala ludzi ze sobą w jakiś sposób powiązanych. Od zastępcy dyrektora poprzez firmy konsultingowe. To jest taka duża organizacja, taki duży zakład pracy, który powinien być, nie wiem, zatrudniony jakiś specjalista czy kilka osób do jakby działania w tym kierunku, żeby pozyskiwać środki dla szpitala. Niedawno został zwolniony cały dział kontrolingu na przykład w szpitalu i w tym momencie dyrekcja szpitala, można powiedzieć, że jest ślepa. Jak wynika z innych faktur, zarząd zgodził się na zakup termometrów po cenie wielokrotnie wyższej niż rynkowa. Koszt jednego w sklepie to 230 zł. Szpital zapłacił 945 zł za sztukę. Czy mogłabym prosić pana dyrektora na chwilę na rozmowę? Ale skoro pan dyrektor jest, to na 3 sekundy... To my możemy zaczekać oczywiście. Nie zechce pan do mnie wyjść na chwilę nawet. Ostatecznie po kilku dniach spotykamy się z dyrektorem szpitala w Grudziądzu, Maciejem Hoppe. Macie się z czego, tak? Co czynimy, żeby było dobrze. To pod jego adresem kierowane są wszystkie zarzuty, w tym ten o kumoterstwo. Potrzebujemy pomocy. Tutaj no, każda taka jednostka jak nasza w tej sytuacji wymaga wsparcia firm i ekspertów, którzy mogą poręczyć, że jesteśmy ludźmi wiarygodnymi, że jesteśmy tymi, którzy przyszli tutaj, aby tę sytuację naprawiać, a nie ją wręcz pogarszać. A już mowa o wyprowadzaniu pieniędzy moim zdaniem jest tutaj rażącym nadużyciem. Nic takiego nie ma miejsca. O dramatycznej sytuacji grudziąckiego szpitala informowaliśmy już 3 lata temu. Wtedy winą obarczano ówczesnego dyrektora. Źródłem bólu szpitala, tych wielkich problemów szpitala to jest pan dyrektor Nowak. Dyrektor Marek Nowak za przyzwoleniem grudziąckiego magistratu zaciągał kolejne kredyty. Banki w końcu zaczęły odmawiać, za to parabanki chętnie udzielały kolejnych pożyczek.
żaden bank nie chce, no to ja nie będę siedział z założonymi rękoma. Ale sytuacja nie uległa poprawie. Dziś łączna wartość zadłużenia na hipotece szpitala to 620 milionów złotych, czyli więcej niż wynosi cały majątek placówki, wyceniany na 560 milionów. Jak się ta sytuacja zmieniła, porównując poprzednią dyrekcję, a tę obecną? Jako pracownicy szpitala widzimy, że obecna dyrekcja nie przykłada się w żaden sposób do tego, aby zadbać o rozwój i funkcjonowanie szpitala. Mamy wrażenie, że zarządzanie dzisiaj szpitalem to jest zarządzanie uda się albo się nie uda. Kiedy przyszliśmy do tego szpitala, nikt z nami nie chciał rozmawiać, nikt nam nie ufał. Szpital miał bardzo złą renomę, zarówno z powodu swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale też z powodu działań, które prowadził poprzedni dyrektor, konkretnie Marek Nowak. Tylko za dyrektora Nowaka sytuacja wyglądała w ten sposób, że mieliśmy do czynienia ze szpitalem, który miał 45 oddziałów, nie miał problemu z lekarzami, nie miał problemu z pielęgniarkami i miał 1000 łóżek. Za dyrektora Hoppe mamy sytuację taką, że mamy około 400 łóżek zajętych i poskładalibyśmy kilka, w powiedzmy kilkanaście oddziałów. Nie ma lekarzy, bo wielu odeszło. Wtedy mieliśmy problem z długiem, a teraz mamy problem z tym, że chyba za jakiś czas na pewno szpital nie odbudowuje się jako szpital regionalny. Szpital poprawił swoje wyniki finansowe. Jesteśmy na etapie, w którym uzyskujemy bieżącą płynność finansową. Stajemy się rentowni. Po reanimacją finansów szpitala zajął się teraz kolejny parabank. Za przyzwoleniem miejskich radnych. Tym razem zaciągnięta pożyczka opiewa na 100 milionów złotych. Dyrektor szpitala nowe pożyczki wyjaśnia koniecznością spłaty bieżących zobowiązań. Czy jest wyjście z tej trwającej latami sytuacji? Pod numerem 22 50 70 111 czekamy na Państwa opinię oraz propozycje tematów, a na kolejne... Czy więcej nie będę tutaj pokazywał. No, odniosę się do kilku rzeczy, które w tym filmie były. Otóż, proszę Państwa, nie jest prawdą, że, o czym na sam koniec mówił Pan Dyrektor, że sytuacja finansowa szpitala uległa jakiejkolwiek poprawie. Zresztą to samo pisze w swoim tutaj tym propagandowym podsumowaniu kadencji również Pan Prezydent. Jest to oczywista nieprawda. Sytuacja szpitala uległa kolejnemu i dalszemu pogorszeniu. Koszty finansowe szpitala, które kiedyś jeszcze za dyrektora Marka Nowaka wynosiły około 40 milionów rocznie. Tyle wynosił koszt obsługi zadłużenia. Dzisiaj sięgają 70-80 milionów i praktycznie, powiem krótko, no, tak, wydaje się, że w mojej ocenie, ja nie wiem dzisiaj, czy szpital w Grudziądzu jest jeszcze do uratowania. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Czeka nas jakaś przyszłość, być może 4, 5, 6 oddziałików, mały powiatowy szpital. Natomiast no, coś trzeba będzie zrobić z tą masą upadłościową, z którą będziemy mieli do czynienia. I myślę, że najgorsze stało się właśnie 2 lata temu. Pamiętacie Państwo, że kiedy wszyscy szliśmy do wyborów, to w zasadzie każdy z kandydatów, również z kandydatów na prezydenta, no musiał deklarować, że ma jakiś pomysł na szpital, no bo to był problem, który trzeba było rozwiązać. Jedno dzisiaj, czy miał taki pomysł pan Andrzej Guzowski, nie wiemy. Ja uważam, że miał i uważam, że to był bardzo dobry pomysł, no ale tego mieszkańcy nie pozwolili mu zweryfikować. Natomiast jedno jest pewne, na pewno żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu nie miał pan Maciej Glamowski. Od początku wszyscy to oglądamy. No, te pomysły, które gdzieś się pojawiały,
to były, one były z Księżyca. No najpierw mówił o tym, że był pakiet Gramowskiego, plany naprawcze i tak dalej. No najpierw było to, że będzie obiecywał, że znajdzie, dostanie 300 parę milionów z pożyczki rządowej, kiedy no, przez moment nie zostało to w żaden sposób uwiarygodnione i okazało się jedną wielką lipą, jakby powiedział młody Tusk, prawda? Potem kolejną lipą okazało się holding komunalny. Wielkie hasło, prawda, zresztą do dzisiaj też powtarzane, które miałoby stworzyć podmiot, który miał wygenerować, czy mieć zdolność kredytową na poziomie 300 milionów złotych. No, ten holding, ta wielka, tam się okazało, że ta mysz raptem okazała się być maleńką, czteroosobową firemką, biurem podatkowym, bo ja nie wiem właściwie, czym dzisiaj jest holding komunalny. Jest to maleńkie, małe biuro podatkowe, bo tak bym je określił, ale za to generujące całkiem pokaźne koszty. I to na tym się skończyło. Także za żadnym z tych pomysłów, za żadnym programem naprawczym, za żadnym pakietem nie stało tak naprawdę nic. Wszystko było jednym wielkim oszustwem. I teraz przyszedł rok 2020 i przyszła pandemia. I nagle się okazało, że pan prezydent Glamowski poczuł się w tym jak ryba w wodzie. Przede wszystkim zaoferowano, że przecież są potrzebne szpitale jednoimienne, to niech się stanie tym szpitalem, szpital w Grudziądzu. Tak jak powiedziałem, był to w tym województwie ostatni szpital, który się do tego nadawał. I tej odpowiedzialności, i tej winy z prezydenta Grudziądza, z dyrektora szpitala, z większości rządzącej w Radzie Miejskiej, ale również z pana wojewody kujawsko-pomorskiego, tej odpowiedzialności nikt nie zdejmie. Mówiłem to 2 lata temu, mówiłem to wprost, mówiłem to bezpośrednio w rozmowie z panem wojewodą, który dyscyplinował mnie, dzwoniąc do mnie i krzycząc, że dopuszczam się zdrady stanu, jak to powiedział w bezpośredniej rozmowie. Dzisiaj zbieramy owoce tej działalności. Dlaczego ten szpital się do tego nie nadawał? Po pierwsze, jest to jedyny pełnoprofilowy szpital specjalistyczny na bardzo dużym obszarze. W zasięgu działania tego szpitala jest 350 tysięcy ludzi tak naprawdę. Dla Grudziądza jest to szpital jedyny przy 9 bodajże szpitalach różnego typu w Bydgoszczy, prawda, kilku szpitalach w Toruniu i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie jest to szpital wieloobiektowy. Praktycznie najnowszy i chyba najbardziej wieloobiektowy, nawet chyba bardziej wieloobiektowy niż wielkie szpitale kliniczne w Bydgoszczy. I takie szpitale do odegrania takiej roli się po prostu nie nadają. I wreszcie trzeci powód, na który zwracałem również uwagę i na sesji, kiedy zapadały te decyzje 2 lata temu, ale o którym my jako radni PiS mówiliśmy w naszym stanowisku i o czym mówiłem wojewodzie. Panie wojewodo, ten szpital zawiera w sobie całą specjalistykę wewnątrz, co nie jest rozwiązaniem powszechnym. I jeżeli wyłączymy ten szpital z użytkowania, z dostępu do niego Grudziądzan, natychmiast pozbawimy ich całej opieki specjalistycznej. Wyłączymy za jednym zamachem wszystkie przychodnie, które są wewnątrz tego szpitala. I tak się stało. Nie mówię również o tym, że w tym szpitalu, w tym jednym gestem, tym jednym ruchem wyłączona została cała diagnostyka. I w takim stanie żyliśmy przez wiele miesięcy tej pandemii, roku 2020. Żadne inne miasto czegoś takiego nie doświadczyło.
pacjenci z Grudziądza wożeni między Świeciem, Łasinem, Brodnicą, Tucholą, prawda, i tak dalej. Tam w tych karetkach też umierali. Ilość ofiar, które ta decyzja pochłonęła, jest ciągle jeszcze niepoliczona, ale trzeba będzie to kiedyś zrobić, bo tym ludziom się to należy. Bo należy się to tym rodzinom. I to, co teraz wegetuje jako szpital w Grudziądzu, bo to jest wegetacja, to jest tak naprawdę, to jest parodia szpitala. Karetki, dzisiaj już nie wiem, czy jeszcze zdarzają się, że do chorych jeżdżą karetki z lekarzem. Ten szpital nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek. I raptem, nie wiem ile tak naprawdę, o czym mówi też ten człowiek, który tutaj był na tym filmie. Czy to jest kilka, czy może w porywach kilkanaście oddziałów, które wegetują. Rozmawiam też z lekarzami. Mówią, no nie może, to jest, my nie obrabiamy, jest nas za mało na oddziałach. Na oddziale nie mamy kim pracować, więc jak możemy kogoś posłać do SOR-u? SOR jest kompletną fikcją. I z tymi problemami, i z tymi dramatami, z tymi tragediami ludzie przychodzą często do nas, do mnie też. Dzwonią, piszą, rozmawiają. Nie mówię o tym, ja sam również miałem to nieszczęście zderzyć się z tym szpitalem i doświadczyć tego, co jest doświadczeniem setek i tysięcy ludzi przez te ostatnie 2 lata. Jutro będę uczestniczył w pogrzebie bliskiej osoby z mojej rodziny, która jest jedną z ofiar tej sytuacji. I mówienie dzisiaj, że radni Rady Miejskiej apelują o to, żeby w tym szpitalu nie zwiększać łóżek covidowych, że to jest z troski o szpital. I apelowanie z tym, zwracanie się z tym apelem do pana wojewody jest szczytem hipokryzji. Dzisiaj ten szpital, jeżeli jeszcze ma się do czegoś przydać, jeżeli ma czegoś służyć, tak, dziś niech przyjmuje wszystkich pacjentów covidowych, bo przynajmniej tym ludziom być może będzie w stanie pomóc, czy zapewnić łóżko, na którym będą mogli leżeć, będą mogli umierać. Bo już innych funkcji ten szpital pełnić tak naprawdę nie potrafi i nie może. Taka jest prawda. Ludzie po 2 tygodnie z najcięższymi chorobami nie potrafią się doprosić przyjęcia na oddział ratunkowy. Kiedy są przyjmowani, są w takim stanie, że praktycznie jedyne, co im można zaoferować, to jest śmierć. Do tego doszliśmy. I teraz liczyłem, nie wiem, na ile zostanie to gdzieś usłyszane. Ale to, o czym mówił tutaj ten również jeden z tych rozmówców. Otóż proszę Państwa, no, spójrzmy na tę sytuację w prawdzie. 2 lata temu ten szpital miał długi, mniejsze, zdecydowanie mniejsze niż dzisiaj, ale miał. Tak, to był bardzo zadłużony szpital. Ale miał 41 oddziałów pełnoprofilowych, z pełnymi obsadami, z lekarzami. Często te zespoły lekarskie kształtowały się przez całe lata i budowały. Były takie oddziały, które prowadziły jakąś rozsądną pod tym względem politykę i dorobiły się grona dobrego zespołu. Przyjmował, miał 1000 łóżek i leczył ambulatoryjnie, leczył w przychodniach specjalistycznych dziesiątki tysięcy chorych. Nie tylko z Grudziądza, aż z całego regionu. Tak było 2 lata temu. To, czym jest dzisiaj szpital w Grudziądzu, to wiedzą najlepiej ci, którzy mieli nieszczęście spróbować, żeby z niego skorzystać. I dlatego, proszę Państwa, na ostatniej sesji, kiedy bawiono się w tą chustę, kiedy jedni sprawcy tej sytuacji apelowali do drugiego sprawcy, prosząc, żeby im
I licząc oczywiście na to, że mieszkańcy odbiorą to jako pochylenie się z troską nad problemem szpitala. Nie, najpierw trzeba powiedzieć, kto do tego doprowadził, jak to się stało, że jesteśmy w takiej sytuacji. Czy jest z tego wyjście? Powiem Państwu, dzisiaj ja na pewno takiej odpowiedzi nie znam. Liczę, że do tych problemów, bo kończąc to moje stanowisko, które prezentowałem podczas tej sesji, które zresztą nie zostało przedstawione, mówiłem, jakie są warunki tego, żebyśmy w szukanie rozwiązania dla grudziąckiego szpitala mogli się zaangażować. Co się musi stać, żebyśmy uznali, że to działanie rzeczywiście może być skuteczne i że chcemy w tym uczestniczyć. Czy ta oferta zostanie przyjęta? Wątpię, szczerze mówiąc. Ale ona została złożona. Tyle, jeśli chodzi o problemy związane ze szpitalem. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jest inna rzecz. Otóż, tak jak mówiłem, przez 3 lata kadencji pan prezydent czarował mieszkańców Grudziądza różnymi opowieściami, pakietami, kolorowymi drukami. Dlatego ja mam taką naturę, taką niechęć do posługiwania się takim materiałem. Powiem, że za tym najczęściej nic się nie kryje. Tak jak za tą broszurką, którą tutaj mamy przed sobą. Ale jakkolwiek w tych programach nic nie zostało zrealizowane, ale to nie znaczy, że one nie miały żadnych konsekwencji. Ponieważ za nimi poszły bardzo konkretne decyzje. Podniesienie podatków, rozszerzenie stref, podniesienie opłat. Prawda? I to wszystko odbywało się pod tytułem, bo mamy program naprawczy, bo musimy oddłużyć szpital, bo musimy ratować sytuację w mieście, więc musicie płacić więcej, musimy nałożyć podatki, musimy sprzedać majątek i wreszcie musimy zmusić jedną z najcenniejszych, najlepszych, powiem najlepszą komunalną spółkę do tego, żeby wbrew zdrowemu rozsądkowi, w mojej ocenie kryminalnej, tak powiem w ten sposób, chociaż to bardzo trudno udowodnić, ta wycena, którą dokonano i na podstawie której wodociągi zostały zmuszone do kupienia za 60 milionów złotych kanalizację deszczową w stanie kompletnie zrujnowanej, to jest jeden wielki skandal. Ale zmuszono tę spółkę. Zmuszono ich do wyemitowania 60 milionów obligacji, to oczywiście praktycznie odbiera tej spółce możliwości normalnego rozwoju. To ją obciąży na długie, długie lata. Ponieważ oprócz tych 60 milionów, które spółka będzie musiała wygenerować, skąd będzie musiała je wziąć, będzie musiała je wziąć z cen wody, od mieszkańców, ale będzie musiała również znaleźć pieniądze na to, żeby ten majątek, który nabyła za 60 milionów, a w który trzeba 2 razy tyle włożyć, bo on jest zdewastowany, będzie musiała gdzieś je znaleźć. Także dla spółki będzie to, jest to katastrofalna decyzja. I teraz Zrobiono tego typu gest i te pieniądze miały bardzo konkretne przeznaczenie. One miały być częścią środków zdobytych na oddłużenie szpitala. Ani jedna złotówka z tych pieniędzy na ten cel nie została przeznaczona. W związku z tym czas chyba, żeby mieszkańcy zapytali, gdzie są te pieniądze? Co się z nimi stało? Gdzie one się podziały, prawda? I to jest kolejne pytanie. Tu w tym dokumencie pan prezydent pisze, że ważna jest przejrzystość. Przejrzystość, jasność, transparentność. No i jak wygląda ta transparentność? To możecie Państwo sobie odpowiedzieć sami. Dotarcie do jakiejkolwiek wiedzy, jak krążą pieniądze,
na co są wydawane, ile kosztuje obsługa prawna w tym mieście. To jest wiedza tajemna, do której dotarcie jest praktycznie niemożliwe. Gdzie jest prawo? Proszę? Gdzie jest prawo? Gdzie jest prawo? Zaraz będziemy na ten temat, mówili. Będziemy na ten temat mówili. I teraz, proszę Państwa, co mamy w zamian? No w zamian mamy festiwal jasełek, jarmarków, gadających łosi, prawda, i czy reniferów. I mamy inwestycje. Natomiast gdyby ktoś zapytał, czy te inwestycje układają się w jakiś sensowny system, czy one naprawdę służą czemuś większemu, czemuś, co to jest, zmieni charakter tego miasta, to takiego pytania, na to pytanie Państwo nie znajdziecie odpowiedzi. I właśnie, i teraz stajemy przed kolejnymi problemami. Sekundkę, bo muszę tutaj mi się... To, co dzieje się, czego jesteśmy świadkami na przykład w spółkach komunalnych. Otóż powiem Państwu tak, w zasadzie kiedy szliśmy w kampanię wyborczej i każdy szukał jakiegoś złotego środka czy pomysłu na to, co zrobić, jak poradzić sobie z tym kolosalnym długiem szpitala, to właściwie większość pomysłów opierała się na tym majątku komunalnym, który miasto dysponuje i który znajduje się w ręku spółek komunalnych. I tutaj oczywiście trzy szczególnie spółki, które były taką, były taką perłą w koronie tego majątku. To były wodociągi, bardzo dobrze zainwestowane, rentowne, z bardzo wysoką jakby zdolnością kredytową, gdyby trzeba było miasto użyć tej spółki po to, aby miasto mogło o taki kredyt się ubiegać. To był OPEC, spółka również z bardzo dużym majątkiem, w trakcie co prawda dużych inwestycji, więc i dosyć kosztowna, ale jednocześnie opozycji monopolisty na rynku, więc w tym wypadku byłaby to też zaleta. I wreszcie MPG, spółka, której majątek chociaż w różnym stanie, ale jest ogromny. Jest ogromny i to też jest potencjał. Pod to też można, tym też się da sensownie zarządzić. I to właśnie coś stało się ze spółkami komunalnymi, z tymi najlepszymi w ciągu tych 3 lat, no dowodzi, że za tym pomysłem, na pewno takiego pomysłu na wykorzystanie tych spółek nie ma prezydent Glebowski. Jeśli chodzi o wodociągi, sami widzieliście Państwo. Zmuszono do emisji obligacji, wzięto 60 milionów. No, żeby to zrobić, trzeba było wyrzucić prezesa, który przez 20 lat wielkość, potęgę tej firmy i jej pozycję budował. Jeszcze bardziej tajemnicze rzeczy dzieją się w OPEC-u. OPEC, który kiedyś był dzielony, to nie była dobra decyzja, ale kiedyś to dokonano i to kosztowało kupę pieniędzy. Teraz następuje łączenie. Z dużym niepokojem patrzę na tą kumulację majątku OPEC-u, ponieważ tą firmą zajmuje się od jakiegoś czasu, od kilku lat, od momentu przyjścia tutaj pana prezydenta Glamowskiego, no wybitny specjalista od zarządzania tego typu spółkami, pan Marek Dec. To jest główny architekt, tego czeka należy docenić. To jest główny architekt wielkiego prywatyzacji gdańskiego GPC-u przed wielu, wielu laty, wieloletniej sprzedaży tej firmy GPC-u Stadtwerke Leipzig. Przez długie lata razem z prezydentem Adamowiczem pan Dec zasiadał w
w Radzie Nadzorczej i we władzach tej niemieckiej spółki. I te, kiedy kilka lat temu bodajże Energa, czy jeden z tych potentatów naszych energetycznych chciał odkupić GPEC za cenę bodajże pięciokrotnie większą od tej, którą Niemcy zapłacili, to oczywiście nie było o czym mówić. Ogromnymi pieniędzmi, milionami złotych, miliardami złotych, budżet miejski niemieckiego Lipska zasilają co roku mieszkańcy Gdańska. I to, co się teraz dzieje w OPEC-u, patrzę na to z pewnym niepokojem, ponieważ do końca nie rozumiem, czemu to ma służyć. To łączenie spółek, to rozmnażanie majątku OPEC-owskiego. Nie tak dawno OPEC teraz w dalszym prowadzi akcję przejmowania wszystkich kotłowni gazowych. To była co prawda akcja, którą kiedyś też prowadzono, jeśli chodzi o miejskie instytucje i tak dalej. Ale na przykład bardzo dziwną rzecz i bardzo nieracjonalną dokonały ostatnio wodociągi, druga spółka miejska. Otóż za Krzysztofa Dąbrowskiego wodociągi zmodernizowały dwie swoje gazowe kotłownie. Zmodernizowały, zakupiły, wyposażyły w nowoczesny sprzęt. Tu na kiedyś Kłodowskiej chyba i tam drugi przy Nawaryńskiego. Obsługiwały te kotłownie swoimi własnymi siłami technicznymi, więc jakby ta obsługa de facto nic nie kosztowała. I nagle jakiś czas temu po zmianie władzy nowy zarząd spółki zdecydował się na oddanie tego, przekazanie tego tak naprawdę za bezcen OPEC-owi, na majątek OPEC-u, więc OPEC się tutaj wzbogacił. Natomiast czynsz, jaki teraz wodociągi płacą za to ogrzewanie i za nadzór i prowadzenie tych kotłowni, no wielokrotnie przewyższa te koszty, które miał, kiedy sam się tym zajmował. Także jak słyszę teraz o tym, że jeszcze tylko właściwie OPEC-owi brakuje spalarni RDF-u, to zaczynam bać się o to, jaki jest ostateczny i prawdziwy cel i los gotowany tej spółce. Dlatego musimy się temu bardzo uważnie przyglądać i musimy tutaj jako również obywatele walczyć o to, żeby nie zrobiono tutaj z grudziądza nie wiem, śmietniska, którym mówię, no jeżeli tutaj jest ta spalarnia RDF-u, jeżeli dojdzie do jej wybudowania, no to przecież tu ani Grudziądz, ani najbliższa okolica nie produkuje tyle materiału, żeby to mogło być rentowne. W związku z tym musimy się liczyć z tym, że dostaniemy tu RDF z potężnego, z wielkiego obszaru i to nie tylko z Polski. I wtedy rzeczywiście może się to zacznie opłacać, ale czy na pewno tego typu inwestycji chcemy. To samo jeśli chodzi o sposób zarządzania tymi spółkami. Ja przyjąłem jeszcze za moich czasów, wprowadziłem taką żelazną właśnie regułę, trzyosobowe rady nadzorcze, z wyjątkiem OPEC-u, bo tam był jakby wymóg, żeby przedstawiciele załogi byli w tej radzie, więc ona była trochę liczniejsza. Natomiast trzyosobowe rady nadzorcze, najczęściej obsadzone lokalnymi ludźmi, lokalnymi prawnikami, ludźmi, którzy mieli odpowiednie uprawnienia, prawda, i tak dalej. No i jednoosobowe zarządy. To już oczywiście dawna przeszłość, to się już zmieniło. Mamy teraz chociażby MZK, firma, która właśnie jest monopolistą, z kim oni konkurują, jaki tam nadzór jest potrzebny, jaki jest zakres świadczonych przez nich usług. Ale oczywiście trzeba było zwiększyć obsadę Rady Nadzorczej, no bo należał się grant, potrzebny był grant człowiekowi, który znany jest z tego, że zna się na komunikacji, bo praktycznie lokalną komunikację doprowadził do prawie zupełnego upadku, czyli poprzedni prezydent Robert Malinowski, prawda, który miał być specjalistą od kontaktów między spółką komunalną a gminą. Jak te kontakty wyglądały, no to widzieliśmy, prawda, chociażby w tym, że gmina rok temu
podziękowała naturalnemu przewoźnikowi z miasta i wzięła sobie innego. To samo dotyczy MPG. Mnożenie, rozmnożenie, tam gdzie był jeden prezes, konieczne jest dwóch prezesów, tam gdzie był jeden prokurent, potrzeba czterech dyrektorów. To samo dotyczy, tak jak powiedziałem, MPGN-u, to samo dotyczy wodociągów, stanowiska dyrektorskie, które powstawały i one dla konkretnych ludzi, których nigdy nie było przedtem i nie będzie po tych ludziach. W momencie, jak odejdą nazwiska, to tym samym odejdą, też przestaną istnieć te stanowiska dyrektorskie, bo one do niczego nie służą, do niczego nie są potrzebne. I to wszystko dzieje się w spółkach, które, tak jak powiedziałem, jeszcze niedawno były postrzegane przez Grudziądza, przez wielu ludzi, przez również Andrzeja Łuzowskiego, który kandydował, jako właśnie jedyny ratunek, jedyna szansa, jedyna podstawa, na której można zacząć budować sensowny pomysł na uratowanie tego miasta. Powiem Państwu więcej. Dzisiaj praktycznie w tym mieście, w spółkach, w mieście, w instytucjach miejskich, w szpitalu zupełnie nie istnieją prawnicy. Kiedyś miasto jako urząd, jako instytucje miejskie był też swego rodzaju kuźnią młodych prawników, którzy tutaj trafiali, przychodzili po studiach, najczęściej Grudziądzanie, tutaj robili aplikacje, specjalizacje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj praktycznie wszystko jest, cała ta sfera jest zdominowana i zawłaszczona przez właśnie jedną kancelarię z Trójmiasta. Ludźmi tej kancelarii obsadzeni są wszystkie instytucje, wszystkie spółki komunalne. Natomiast właśnie nikt nie jest w stanie dowiedzieć się, ile tak naprawdę kosztuje doradztwo prawne, usługi prawne przez nich realizowane. Pytania, pamiętajmy, że obsługa prawna samego urzędu. No nie dało się jej wyłonić w drodze normalnego przetargu, do której stanęło przecież więcej udziałowców. Tam został wybrany z wolnej ręki, że tak powiem, podmiot. Natomiast jak się okazuje, ja sam składałem pytania o to, o umowy, które były zawierane poza tym kontraktem. Do dzisiaj praktycznie nie udało mi się uzyskać potwierdzenia tego i odpowiedzi. To chyba jak to pierwsze spotkanie. Tyle z mojej strony. Za długo. Następnym razem będzie krócej. Będziemy się bardziej może tematycznie ograniczali. Natomiast teraz chciałbym jeszcze posłuchać, co Państwo macie do powiedzenia. Jakie pytania macie do mnie, o co ja ewentualnie mam się dopytać, dowiedzieć, jeżeli nie będę umiał dzisiaj na któryś z tych problemów Państwu odpowiedzieć. Proszę bardzo, jeżeli... Ja mam pierwsze takie pytanie odnośnie tej spalarni, która jest proponowana właśnie, tej spalarni, która jest w OPEC-u proponowana nam, bo jak donoszą media, tutaj w województwie, podobna spalarnia miała powstać, znaczy tam funkcjonuje spalarnia, ale miała być rozbudowana spalarnia w Bydgoszczy. I tam też był sprzeciw społeczny i tylko tutaj właśnie z tej publikacji można wyczytać, że tam najbliższe jakiekolwiek zabudowania znajdowały się w odległości 1300 metrów i już to budziło sprzeciw. I mieszkańcy ulicy Budowlanych, lotniska, jak oni na to patrzą, że pod ich nosem, bez praktycznie konsultacji, bo te konsultacje odbyły się w czasie pandemii, gdzie kontakt społeczeństwa z władzami miasta, z samorządem, ze spółką OPEC był całkowicie ograniczony. Czy oni zostali o tym poinformowani w ogóle, że pod ich nosem coś takiego powstanie? I czy można zadać pytanie prezydentowi rządzącej właśnie tam tej części Rady Miasta, jak oni teraz w kontekście tej
odejścia od tego, bo pan prezydent Bruski w Bydgoszczy ni z gruszki, ni z pietruszki nagle zrezygnował z budowy tej spalarni. Czy to też może nie jest jakaś układanka większa, że u nas powstaje to, żeby nie konkurować z Grudziądzem, to tam odstąpiono, żeby się zapytać radnych Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej, czy to nie jest właśnie taka transakcja wiązana, że tam prezydent Bruski rezygnuje, a u nas jednak dalej to będą ciągnąć. Czy też może pójdą po rozum do głowy i też od tego odstąpią, bo to są kluczowe pytania, patrząc jeżeli pod względem tego smogu, tego wszystkiego, co w mieście się dzieje i tej rentowności tej spółki i jej potencjału, bo jak wiemy, jeżeli zostaną poniesione takie koszta, inwestycje, ona musi zaciągnąć kredyty, bo ona nie ma mocy sprawczej sama z siebie, żeby to wybudować. I co dalej z tym? Jak na to pan prezydent się zapatruje? To jest pierwsze pytanie, a drugie może znowu tam wrócę do tej mojej Kościuszki kochanej ulicy, ale co dalej ze strefą parkingową, bo tak naprawdę ja sobie dałem czas i przeszedłem. I to jest kłamstwo, co się w mediach ludziom opowiada, że tam jacyś turyści przyjeżdżają i parkują, bo wystarczy przejść w niedzielę, to wszystkie samochody, które tam stoją, są opłacone strefą parkingową. I jaki klucz był podejmowania tej decyzji, żeby się zapytać Rady Miasta, bo tak naprawdę strefa parkingowa w Grudziądzu to tylko dotyczy tej północnej części miasta, czyli tego obszaru, można nazwać centrum i Tarpno. Dlaczego? Tam, gdzie idą te obywatelskie inwestycje, projekty obywatelskie, gdzie są budowane parkingi za pieniądze i moje, i mieszkańców Kościuszki, i wszystkich z projektów obywatelskich. Dlaczego tam na Chełmińskiej buduje się takie wielkie parkingi i tam się tego podatku, jak gdyby, bo to nazywajmy rzecz po imieniu, bo na Kościuszki tak to jest nazywane, że to jest podatek nałożony na mieszkańców i to na najuboższą dzielnicę, bo taka jest prawda, Kościuszki, Nadgórna, Solna i te inne ulice to są najuboższe ulice w mieście i tam zmusiło się mieszkańców do płacenia tego haraczu, tego podatku w postaci tych żółtych karteczek i to tylko oni go opłacają, bo taka prawda, jak wejdzie się w dzień roboczy, to w godzinach od tam, gdzie te strefy parkingowe naprawdę funkcjonują, to od 8 do 15, jak ludzie wyjeżdżają do pracy, nie ma nikogo, tam nikt nie parkuje. Tam te biletomaty w ogóle nie zarabiają, to jest tylko odzieranie ze skóry mieszkańców tego rejonu. I apelujemy o to, żeby właśnie jeszcze raz podać to dyskusję, jeżeli na sesji będzie to możliwe, i zapytać się, jaki jest klucz, jaki mają dalszy pomysł, na to, czy tylko Portowa, no bo na Portowej ja nawet nagrałem filmik, tam 4 pojazdy parkują i mówienie pana Kowarowskiego, przewodniczącego Rady Miasta, że on robi wielką przysługę miastu, że tam zostanie zdjęta strefa parkingowa, to jest cynizm, to jest jakieś kłamstwo. No. Zrobiłby naprawdę wielkie dzieło, by zostało zrobione, jakby zdjęto tą strefę parkingową i wrócono do tego zamysłu, który był kiedyś realizowany, ta pierwsza strefa parkingowa, która dotyczyła ściśle centrum. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc najpierw może o tej strefie, żeby, bo na tym kończymy. Więc rzeczywiście jest teraz w programie najbliższej sesji uchwała, która zdejmuje jakby tą strefę C, czy tą trzecią, czyli tutaj sportowej. Natomiast my do tej uchwały zgłosimy właśnie dokładnie taki projekt, jak ten, o którym tutaj przed chwilą mówiono, żeby wrócić, zrezygnować również z tej racji, z tych powodów oczywistych, o których tutaj pan Sardowski mówił, ale również dlatego, że przecież jednym z powodów było to, że miasto potrzebowało podobno dochodów ze względu na program naprawczy. Ten program został unieważniony, on powinien zostać rozliczony przede wszystkim, a w tym wypadku nie ma to żadnego uzasadnienia. W związku z tym będziemy proponowali, żeby strefę zachować tylko na tym obszarze, na którym była poprzednio, i zrezygnować w całości ze strefy drugiej obejmującej ten. Jak to zostało przyjęte, zobaczymy. Natomiast jeżeli się okaże, że i nie wiemy, jak też będą próbowali pozostali radni, czy ci, którzy nie przychylą się do tej
do tej propozycji, jak będą chcieli wytłumaczyć dalszą potrzebę funkcjonowania tej strefy, ponieważ ona w naszej ocenie nie ma racji bytu, a tak jak tu zostało powiedziane, nie osiągamy właściwie żadnego z celów, bo jeżeli my słyszymy, że strefa nie zarabia i nie ma zarabiać, a ma jedynie wywoływać rotacje, no to w żadnym wypadku ta druga strefa, o której tutaj mówimy, takiego efektu nie powoduje. Tam jak ludzie wyjadą do pracy, to nie ma ich, a jak wracają, no to wtedy parkują i to są mieszkańcy, a nie ci, którzy tam przyjeżdżają, żeby zwiedzać i poznawać nasze miasto. To jest jedno. Także w tej chwili przygotowujemy propozycję do tej uchwały, która jest przygotowana i przed tą sesją taki wniosek jeszcze zostanie o zmianę złożony. I druga rzecz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o spalarnię RDF-u, myślę, że musimy ogłosić wielką mobilizację. Tego się już nie da załatwić proszeniem, pytaniem i tak dalej. Tu trzeba ludzi zbuntować. Ludzie muszą wreszcie zrozumieć, że tu chodzi o ich zdrowie i życie. Bo opowiadanie bajek, jak ja słyszę tutaj po raz kolejny w tych materiałach, czytam, że będą likwidowali smog we Śródmieściu, to ja się pytam, ludzie, byście nie kupili tej domu towarowego Korzeniowskiego za 4,5 miliona, do którego jeszcze 8 trzeba będzie włożyć i w ciągu paru miesięcy rozwiążecie problem wszystkich kopciuchów w Starym Mieście i problem smogu. A oni piąty zespół już chyba powołują do likwidacji smogu w Śródmieściu i nic z tego nie wynika. Nic z tego nie wynika. Teraz ryją starówkę po raz kolejny z jakichś powodów. Pytamy dlaczego. Się okazuje, że po to, żeby urząd podłączyć do OPEC-u i jeden budynek, jedną kamienicę. I po to ryje się całe Stare Miasto, które ryto jakiś czas temu po to, żeby tam dostarczyć gaz. To może przygotujmy jakiś program wymiany tych pieców na gazowe i jednocześnie jakiś program ochrony czy pomocy najbiedniejszym, którym z tego powodu trzeba będzie pomagać w opłacaniu gazowych rachunków, przynajmniej tak długo jak cena gazu będzie się na tym poziomie utrzymywała. A tu opowiadanie bajek, wydawanie pieniędzy na kolejne kawiarenki, domy spotkania, przecież ten dom towarowy, tam nie ma właśnie żadnego prawdziwego pomysłu. Kolejne spiksze, gdzie mają być miejsca spotkań, gdzie kolejne kawiarenki i tak dalej. No ludzie, no my będziemy w ogóle tylko w miejscach spotkań się spotykali i pili kawę. To jest jeden z aspektów. Natomiast jeżeli chodzi o spalanie RDF-u, to sprawa jest dużo poważniejsza. Jeżeli dopuścimy do tego, żeby w Grudziądzu taka spalarnia powstała, jeszcze tym bardziej, żeby powstała w miejscu, gdzie jest planowana, czyli niemal w środku osiedla mieszkaniowego, bo tak naprawdę teren OPEC-u, to te odległości, które tam są, to tak jakby ktoś na środku osiedla wybudował taką spalarnię. I niech nikt nie opowiada bajek o bezemisyjności. Były już próby, już są takie spalarnie. Wystarczy się przyjrzeć temu, jak skończyło wiele spalarni w Niemczech, które były wybudowane i które miały też być praktycznie ekologiczne. Bo tu już się prawie o tej spalarni zaczyna mówić jako o ekologicznej. Ja się śmieję, że tak jak damy sobie wybudować spalarnię RDF-u w środku osiedla, to wtedy będzie można, Grudziądz spełni wszystkie warunki, żeby zostać uzdrowiskiem. My niedługo tak zaczną twierdzić. I tu już nie wystarczy pytanie, my oczywiście zapytamy, będziemy o tym mówić, ale tu trzeba ludziom uświadomić, że mają nóż na gardle, że trzeba się zmobilizować, wyjść na ulicę, głośno krzyczeć, zebrać podpisy
i trzeba naprawdę władzę zmusić do tego, żeby zaczęła się tego gniewu mieszkańców naprawdę bać, bo tego się już nie załatwi proszeniem, pytaniem i tak dalej. I tego typu akcje też trzeba podjąć. I tu trochę liczę, Państwo, Wy możecie liczyć na nas, na mnie, na to, że będę o to się awanturował, będę o to pytał, ale to jest za mało. To jest naprawdę za mało. Tu musi radni, którzy będą o to walczyć, jeżeli mają walczyć, to muszą czuć na plecach oddech mieszkańców, że są gotowi coś dla własnego zdrowia zrobić. I dlatego, tak, w Grudziądz ma dzisiaj jakość powietrza bardzo często na poziomie Górnego Śląska. I to nie wiem, czy nie jest gorzej, bo na Górnym Śląsku tam już też wiele zakładów zostało zamkniętych i tam pod tym względem jest lepiej. I my, naprawdę to jest sprawa pierwszorzędna. I podobna sprawa, podobna, i jeszcze raz na to zwracam, to jest to samo, co próbuje się zrobić w szpitalu. Spalarnia odpadów medycznych. Na to też nie wolno się godzić. Bo zaraz wam powiem dlaczego też. Przecież tam kiedyś spalarnia już powstała, wiele, wiele lat temu. Nietrafiony pomysł, źle eksploatowany. Leptem, ja nie wiem, czy to tam rok czy dwa pracowało. Nie wiem, czy tam w ogóle nie ma jeszcze gdzieś tych maszyn, które od lat stoją. Tego kompletne nieporozumienie. Wywalono kupę pieniędzy. Tam na początku lat 2000, gdzieś tam 2001 czy coś takiego. I teraz, proszę Państwa, tak. I co najgorsze, że człowiek, który wtedy w tym szpitalu za te inwestycje odpowiadał, on dzisiaj też jest w tym szpitalu i zachwala nam nową technologię, która w ogóle nie jest żadnym spalaniem. Ona jest ekologiczna. Tam naprawdę to ten sam człowiek robi. Ten sam człowiek, który wtedy tamtą spalarnię też tak uzasadniał. I dzisiaj ten sam nas przekonuje, dają się zawozić tam na pokazy, no niestety dotyczy to również radnych niektórych i wracają zachwyceni. Podają argument, który moim zdaniem jest pierwszym argumentem przeciwko temu, że nigdzie tak się, tak nowoczesną metodą się nigdzie nie utylizuje. Nie? No to poczekajmy, aż jakaś, nie wiem, wielki kliniczny zacznie tak utylizować, prawda? Nie bądźmy tacy do przodu. Grudziądz będzie miał najnowocześniejszą spalarnię. Nie, Grudziądz nie chce mieć tej spalarni. My będziemy spalać, jak sobie wybuduje wielki szpital kliniczny w Bydgoszczy. To my wtedy do nim będziemy wozić. I tego też, na to też nie należy się godzić, bo to jest zawracanie głowy i robienie wody z mózgu. Ale tak jak powiedziałem, nie, tutaj o tym, o czym co powiedział pan Roman. Radni tak są od tego, żeby to wywołać, żeby zapytać, żeby kłócić się o to i tak dalej, ale bez reakcji ludzi, bez reakcji mieszkańców, bez dania sygnału, że mieszkańcy na coś takiego nie pozwalają, to czarno to widzę, bo no tutaj często, w wielu sprawach, mamy do czynienia z takim formem, z taką formą takiego, no nazwę to może mocne słowo, takiego gangsterstwa prawnego, prawda, i tak dalej. Ja wam powiem, jak to wygląda w kwestiach prawnych. O coś się awanturujemy. Zadaję 50 pytań o udostępnienie informacji publicznej. Mam do tego prawo, ustawa o tym mówi i tak dalej. Dostajemy odmowy, nie, na drzewo, nie damy i tak dalej. No i to co robimy? No i wreszcie idziemy, odwołujemy się, to trwa, wreszcie wysyłamy, wreszcie idę do sądu, no płacę swoje pieniądze, wykładam, bo no, tyle ile mnie stać, zakładam jedną sprawę, drugą sprawę, procesuję się ze spółkami komunalnymi, które mają sztaby prawników, i którzy przez za nic nie odpadają, bo oni tam są sowicie wynagradzani, prawda? Przecież kasę robią. Ja, żeby mieć obsługę prawną, no to albo muszę za swoje pieniądze, albo muszę korzystać z pomocy przyjaciół, którzy chcą to dla mnie zrobić. I składam sprawę do sądu, sprawa trwa ileś miesięcy, wreszcie wygrywam. Tak, wygrywam, dostaję tam jakiś zwrot kosztów.
Wczoraj dostałem po 8 czy 9 miesiącach jedną sprawę, kolejną też wygram. I wy myślicie, że oni, kiedy szedłem z tą sprawą do sądu, myślicie, że oni nie wiedzieli, że ją przegrają? Wiedzieli. I doskonale to wiedzą. To jest gangsterka. To niech się chłopak pobawi, niech powojuje. Zobaczymy. No i co? I rzeczywiście. I tak jest. To takim dobrym przykładem jest giełda towarowa. Tak. Przeciw społeczny taki mocny, nagłośniony. Oczywiście. I dlatego mówię, musimy, temu też mają służyć te spotkania. Że musimy dotrzeć do Grudziądza i powiedzieć ludzie, musicie spojrzeć, zaangażować się w to miasto i naprawdę, my możemy być waszym głosem, ale to nie zastąpi waszej reakcji, waszego sprzeciwu, waszego buntu i tak dalej. I to również trzeba, to nie jest takie proste, ale oczywiście. I to również zwracam się, mówię, do tych 60%, którzy zafundowali nam Macieja Glamowskiego. Dobrze, ale będę do nich długo mówić, aż oni też tu przyjdą. I mówię, ludzie, nie mamy do was pretensji, bo każdy może błądzić. Ale odpowiedzcie sobie po 3 latach, jak patrzycie na to miasto, jak patrzycie, co się stało z naszym szpitalem, jak on dzisiaj wygląda, jak znacie setki i tysiące przypadków ludzi, którzy z tego powodu umierają w tym mieście, którzy nie mogą się doprosić podstawowej opieki, to odpowiedzcie na pytanie, czy 3 lata temu podjęliście dobrą decyzję. I jeżeli odpowiecie, że nie, to my na was czekamy, że razem z nami wszystkimi zrobicie z tym porządek, nie czekając na wybory. Tylko trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo samo się nic nie zmieni. Panie Andrzeju, pan bardzo cenię, ale proszę mi wierzyć, niech pan nie nawołuje nas, żebyśmy na ulicę wychodzili. Bardzo pana proszę, może ja wiem, że pan jest emocjonalnie do tego, ale proszę tak nie mówić. Wszyscy mamy swoje prawa, rozumiemy wiele rzeczy, ale proszę tak nie mówić, żebyśmy mieli wychodzić my jako mieszkańcy Grudziądza na ulicę, żeby się naprawdę nie stało nigdy nic złego. Dosyć takich przykładów jest w całej Polsce. Nie bądźmy tacy. Powiem panu jeszcze jedną rzecz odnośnie tej spalarni. Ja nie mam zielonego pojęcia. W tej spalarni mówię o spalarni w szpitalu. Nie wiem. Ale wie pan co? Ja wierzę w Ministerstwo Ochrony Środowiska. Czekamy na to, na informację. Ja dzisiaj oglądałam telewizję naszą kablową i się dowiedziałam, że nasz inspektor powiatowy nie wyraził zgody, powiedział negatywnie i tak dalej. I zostało wysłane, czekamy wszyscy mieszkańcy na opinię z Ministerstwa Ochrony Środowiska. I dla mnie to będzie wiarygodne, co powiedzą ludzie tam w ministerstwie w Warszawie. Czy ta spalarnia jest rzeczywiście dobra, czy to nie jest spalarnia, spopielarnia, tak? Czy jak ona się nazywa, już nie pamiętam. Czy to jest negatywne dla nas w szpitalu, czy koszty, czy nie. Czekamy na to. I to jest najważniejsze, żeby usłyszeć po prostu od kogoś, a mówię, należy pan do jednych z niewielu bardzo pracowitych radnych. I pan ma taką opinię w Grudziądzu. Ale panie Andrzeju, błagam, nie tyle emocji, nie wychodzenia na ulicę. Bardzo pana proszę. My za mądrymi postulatami naprawdę pójdziemy, naprawdę. Ale co to znaczy pójdziemy? My, mieszkańcy, przekona nas pan, naprawdę. Znaczy wie pani, bo wychodzenie na ulicę i wychodzenie na ulicę to są różne rzeczy. Oczywiście wychodzenie na ulicę, mamy tutaj strajki kobiet, prawda, parady i tak dalej. Ja nie o czymś takim mówię. Ja tylko mówię o tym, żeby mieszkańcy muszą dać władzy sygnał, że nie będą tolerowali, nie będą pozwalali na rzeczy, które im nie odpowiadają. Jak to wyrażą? Do końca nie wiem. Po to między innymi mamy się też spotykać. Ale niezabieranie głosu albo domaganie się tego, żeby radni opozycji odwrócili los tego miasta, to niczym się dobrym nie skończy, bo oni to wszystko mają w nosie po prostu. Ja mam... I tu się co do tego nie łudźmy się.
Ja mam tutaj słowo poparcia w stosunku do Marzen, bo my się znamy. Ulica to nie jest to miejsce, w szczególności, że tej polskiej krwi to już dosyć rynsztokami płynęło. Prawne rozwiązania, o których tutaj poprzedniczka mówiła, to jest rozwiązanie. Tym bardziej, że problem jest bardziej poważny niż pan to nazywa. Jeżeli uwzględnimy położenie Grudziądza pod względem geopolitycznym, to pomijamy temat, jakie jest znaczenie w ogóle Grudziądza na szlaku militarnym. Tutaj możemy sobie wziąć przykład geopolitykę w wykonaniu Dugina, wojna pomiędzy cywilizacją lądową a atlantycką, w odniesieniu na przykład do przeglądu geopolitycznego 2010. Już panu dopowiem. Tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju obszarem jakby dywersji, który pan to nazywa, a który to obszar powoduje, że wycieńczanie ekonomiczne miasta może doprowadzić do tego, co pan podkreśla, do wyjścia na ulicę. Tylko no, wtedy kto będzie strzelał do kogo? Nie, ale wie pan, ale ja nie, nie zrozumiałam. Proszę państwa, nie. Zostawmy geopolitykę, bo nie, ja to widzę dużo prościej. Ja jestem prosty chłopak, ja to widzę dużo prościej. Demokracja ma różne formy. Państwo przedstawiacie wyjście na ulicę jako wezwanie do mordobicia. No, to niekoniecznie tak musi być. Są takie środowiska, które tak to rozumieją, natomiast różnego rodzaju formy artykułowania przez obywateli, cywilizowane formy artykułowania swojej woli, swojego sprzeciwu, swojej niezgody, swojego zdania, one wcale nie muszą tak wyglądać, bo państwo trochę przedstawiacie to, jakby wyjście na ulicę to było na zasadzie kto kogo i kto bardziej drugiej stronie da po mordzie. No to zupełnie nie o tym myślę. Naprawdę arsenał środków demokratycznych jest zdecydowanie bogatszy, tylko że teraz powiedziałem, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że znaleźliśmy się w takim momencie i jesteśmy w takim stanie, że nie wystarczy już, nie można milczeć. Większość musi przemówić. Jak przemówi? Nie wiem. Nie wiem. Być może tak, wychodząc na ulicę, idąc w marszach albo przygotowując referendum chociażby. Być może tak. Natomiast nie wystarczy milczenie, bo naprawdę to, co się stało z naszym miastem przez te 3 lata, dla mnie, myślę, ma wszelkie znamiona katastrofy. I dlatego apeluję o to, żeby mieszkańcy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy chcą to zmienić. Bo jeżeli nie chcą, jeżeli jest im dobrze i nie chcą tego zamanifestować, że jest im źle, no to pewnie tak musi być i jesteśmy na to skazani. Proszę panią, ja tak do pani się zwrócę. Nie wiem, w jakim pani się środowisko obraca i mówi pani o wyjściu na ulicę w kontekście takim, jak pani to sobie wyobraża, ale przywołam tutaj jeszcze raz sprawę giełdy towarowej. Przecież pan prezydent i ludzie z nim związani w ogóle nie reagowali na to, na normalne rozmowy, na normalne pisma, przecież były kierowane pisma i dopiero jak grupa tych przedsiębiorców tam stanęła na tym targowisku, nie na ulicy, tylko na tym targowisku, jak pokazały to media, że jest ogólny sprzeciw, jak przekalkulował to ktoś, że w ratuszu, że to się nie kalkuluje, ta inwestycja, zbudowanie tego, co tam miało powstać, czyli ta remiza, to dopiero wtedy odpuszczono temat. I tutaj naprawdę ja nie wyczułem ani razu, żeby pan Andrzej nawoływał do tego, żeby wyjść na ulicę i kogoś linczować albo cokolwiek takiego robić, tylko żeby dać odpór temu, tej zasłonie dymnej, która jest w mieście stawiana. Bo musi pani sobie zdać sprawę, że te jarmarki ostatnie, jarmark Świętego Mikołaja i to, co się w mieście dzieje, to jest zasłona dymna tych wszystkich spraw, bo i to jest sztuka, bo to prezydent, można powiedzieć, ja w TVSM powiedziałem, że wydaje ocenę niedostateczną, ale w tej jednej dziedzinie dałbym 6. W
w mistyfikacji i stawianiu zasłon dymnych, bo to jest majstersztyk, co tutaj jest robione i tylko ludzie, którzy się tym interesują, zagłębiają się w tą problematykę tego miasta, są w stanie to zareagować i dać odpór temu. I to są słowa takie populistyczne, które pani wypowiedziała przed kamerami, żeby zrobić taki jak gdyby wizerunek, że tu się zebrała grupa oszołomów, która pójdzie z widłami na ratusz. My nie pójdziemy z widłami na ratusz. My nie pójdziemy do sądu. Pani tak zasugerowała. Ja pani powiem jeszcze jedną rzecz. To nas mieszkańców, jakby pani prześledziła wokantę grudziądzką, to nas mieszkańców co chwilę się wzywa do sądu, ludzie związani z władzą grudziądzką piętnują wszystkich tych, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, którzy wytykają pewne błędy władzy i są ścigani w procesach. No pani nie mówi Boże, bo tak jest. Tym trzeba się zainteresować, bo ja to odczułem na własnej skórze. 3 lata chodziłem do sądu za jakąś czapkę i sprawa odgrzewana jak kotlet. Pół roku nie ma nic i nagle po pół roku idę do sądu. Zresztą, nie, ale to są poważne sprawy i my tutaj naprawdę nie spotkaliśmy się po to, żeby mówić o wyjściu na ulicę w takiej formie, jak pani to sobie wyobraża, tylko o to, żeby powiedzieć stop. Bo miasto przestanie istnieć. Ja się tu urodziłem, ja się tu wychowałem, ale ja nie chcę robić do końca życia, albo żeby moje dzieci uciekały stąd. Proszę pani, ja wczoraj przejechałem ulicą Wybickiego o 16:30, nie było ani jednego człowieka. Wymarłe miasto. To się stało z Wybickiego, to się stało z Legionów. Remonty, które były flagowymi inwestycjami pana Malinowskiego, dzisiaj ktoś kuje. Kuła pani płytki po 2 latach remontu, pani sobie przypomina, że trzeba gaz w kuchni położyć i kuje to pani? A to się dzieje na naszych oczach. Jakby ktoś... No to jest właśnie ta sama kancelaria, mimo że ona jest ze szpitala, ale to jest dokładnie ta sama kancelaria powiązana tymi samymi ludźmi, wzajemnymi, osobistymi wręcz relacjami i ona ściga kogoś, kto ośmielił się powiedzieć, domaga się, posyła pozwy, domaga się 20 tysięcy odszkodowania. Tak, to są te gangsterskie metody właśnie. To jest jedno, to jest jedna z wielu spraw. Tak, no to oczywiście. Ja, zresztą powiem Państwu, teraz mówię, no tutaj nie zdążyłem już o tym Państwu mówić, ale tych układów, które tu istnieją, boi się również wojewoda kujawsko-pomorski, bo byliśmy z panem radnym, poszliśmy na kontrolę, zażądaliśmy dokładnie umów. Oczywiście z naszego pytania było wiadomo, że my wiemy, jakie to są umowy, bo tam były daty podane i kwoty podane. Ale oczywiście, żeby móc się tym posłużyć, to musimy dostać to u źródła, prawda? Zadaliśmy takie pytanie. Ustawa jednoznacznie daje nam takie prawo. Oczywiście otrzymaliśmy odpowiedź na drzewo. Do widzenia. No to pytam pana wojewody wiele miesięcy temu. Panie, mam ustawowe uprawnienie, złożyłem, odmówili. Co mi pan radzi? Co ja mam dalej zrobić? Ja mam się odwołać, no bo... No i wojewoda przez wiele miesięcy nie odpowiada. Wreszcie do mnie dzwoni i próbuje mnie przekonać, żebym może odpuścił albo inną metodą spróbował, bo oni mają cwanych prawników. To jest wypowiedź asystentki pana wojewody. I czy bym nie odpuścił? Ponieważ nie odpuszczam, nie odpuściłem, domagam się odpowiedzi. To dostaję. Sprawa była z kwietnia. Wojewoda udziela odpowiedzi we wrześniu. Oczywiście, jakie terminy, gdzie, co, ale daje odpowiedź właśnie, która rodzi pełną nadzieję. To znaczy, ale żeby nie może mi odpowiedzieć, no bo przekroczył wszystkie możliwe terminy. To odpowiada prezydentowi, a mi przysyła do wiadomości. No i pisze, że rzeczywiście nie wolno odmówić radnemu, że mają udzielić i grozi palcem, że jak jeszcze raz coś takiego zrobi, to on zastosuje wtedy tam odpowiedni artykuł, który między innymi mówi o tym, że można odwołać władzę wykonawczą i wprowadzić ten. No, zrobimy test dla pana wojewody, jak się zachowa. Właśnie zamierzam w najbliższym czasie to wykorzystać. Ale tak, tego układu boją się i to nie jest układ tylko sięgający Grudziądza. Powiązania na przykład z Gdańskiem są no, na każdym możliwym polu. Wykonawcy, którzy tutaj realizują różnego rodzaju zadania, którzy projektują te słynne schody, które będą teraz rozbierać, chociaż mi jeszcze, mam nadzieję, ktoś odpowie, po co je postawili, bo nagle dzisiaj się nigdy nikt nie przyznaje. Przyjechał wojewódzki konserwator zabytków,
który podobno to zatwierdził. I mówi, ludzie, ja nie miałem pojęcia, że tu takie coś powstało. Co to w ogóle jest? To jest wypowiedź, którą dzisiaj otrzymałem w odpowiedzi. No chcę się dowiedzieć, ile to kosztowało, ile kosztuje teraz rozbiórka, komu się te schody do czego przydadzą, no bo będą rozebrane do cna. I oczywiście projektantem jest jakieś też architekci z Gdańska, czy tam z Kwidzyna, architekci z Gdańska i tak dalej. I te powiązania naprawdę to jest zguba, bo opowiem Państwu taki jeden szczegół, ale to też tak jakby nikogo nie interesowało. Mówiliśmy o tych obsadach rad nadzorczych. Rady nadzorcze stały się synekurami, mnożenie stanowisk dyrektorskich w spółkach komunalnych wysoko opłacanych, do niczego nie służących, bo ci ludzie nic nie robią. Oni są, jak odejdą, to tego stanowiska w ogóle nie będzie potrzeba. Ale to wykracza poza Grudziądz. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że na przykład pewna grudziądzanka, konkretnie żona pana prezydenta, okazała się być wybitnym fachowcem w zakresie wodociągów. Ja nie wiem, czym się tak naprawdę zajmuje, ale była tak wybitnym, że zapotrzebowali ją do Rady Nadzorczej w odległym Radomiu. I dziwnym trafem, tego samego dnia, jak została członkiem Rady Nadzorczej w odległym Radomiu w spółce wodociągowej, to dziwnym trafem tego samego dnia inna osoba z odległego Radomia została członkiem Rady Nadzorczej jednej ze spółek opecowskich. W Grudziądzu. Także to jest bardziej rozległe, niż nam się wydaje, ale oczywiście ja nie mam zdrowia, ani siły, ani tego, żeby za każdym tego typu sprawą walczyć. Natomiast o sprawy zasadnicze, o to, jak o nasz szpital, o to, czy będziemy tu umierali bez pomocy lekarskiej, czy zrobimy z tym porządek, czy będziemy oddychali czystym powietrzem, czy nie. W takich sprawach musimy jako obywatele się mobilizować i musimy tę wolę jakoś wyrażać. I my oczywiście, tak, jesteśmy opozycją, nie jest to wdzięczna rola, zapewniam Państwa, ale my naprawdę nie zrobimy nic, jeżeli mieszkańcy nie zdecydują się artykułować swojej woli. Artykułować swojej woli. Ja może nie wiem, może określenie wyjść na ulicę. Tak, wyjść na ulicę to nie jest określenie, żeby się bić. Nie. Nazwijmy to, mieszkańcy muszą znaleźć sposoby jednoznacznego wyrażania swojej woli na różne tematy w taki sposób, która do władzy dotrze i której władza się przestraszy. I wtedy, czy to będzie taka czy inna forma protestu, czy zaangażowania, czy zbierania podpisów pod referendum, nie wiem jeszcze, ale takie zaangażowanie jest konieczne, ponieważ uważam, że spokojnie czekać nie powinniśmy. Nie możemy. Jeszcze? Od tego czasu idą, przyszło na jego miejsce, zmiany robili. Jak ja słyszałem, to trzech. Chyba było, tak. I każdy dostał odprawę? Nie, no to tak. Nie tylko żaden mi nic nie zrobił, bo ja Państwu powiem jedną rzecz. Ja myślę, że nieraz już się szkowałem do tego, żeby gdzieś na takim spotkaniu opowiedzieć mieszkańcom, jak naprawdę wygląda sprawa szpitala. Ponieważ tak wydaje mi się, że wśród mieszkańców Grudziądza mało kto wie, jak te sprawy związane ze szpitalem tak naprawdę wyglądały. Tu słyszę różne opowieści, oczywiście bardzo powierzchowne oceny, bo ktoś usłyszał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest tutaj całe mnóstwo nieprawd. I odnosząc się do pana doktora Nowaka, z którym przecież toczyłem też boje, niektórzy, chociaż przyjaźnimy się od wielu, wielu lat, ale czasami niektórzy sądzili, że jesteśmy najbardziej zagorzałymi wrogami, ponieważ potrafimy mówić otwartym tekstem ze sobą, to powiem jedno.
Te opowieści tutaj o tym, to co pani Michałek mówiła i tak dalej, to nie będzie żadnego pojęcia tak naprawdę pani poseł o czym mówi, bo sytuacja w Gdańskim Szpitalu jest dużo bardziej skomplikowana. I akurat rola pana dyrektora Nowaka nie jest bynajmniej tak jednoznaczna. Co by nie powiedzieć, ten szpital w tym względzie, w jakim był zorganizowany, jak funkcjonował, jak ukształtował swoje potężny przecież te oddziały, 40 parę oddziałów, pełne obsady i tak dalej, to też jest dzieło pana dyrektora Nowaka i w gruncie rzeczy on to wybudował. I mało kto chce przyjąć, że z tym szpitalem nie działo się nic złego do roku 2012. Mniej więcej wtedy zaczął się dramat. I tu oczywiście dyrektor Nowak ma swój udział. Tak, i o to były między innymi nasze spory toczone. Ale ta wina dyrektora Nowaka, ona polega przede wszystkim na jednym. Ona polega na tym, że on przez kilka lat krył to tych, którzy tak naprawdę odpowiadali za zapewnienie tej budowie i temu szpitalowi pieniędzy, bo to nie było zadanie dyrektora Nowaka. Przecież dyrektor Nowak był moim podwładnym bardzo często. Tak naprawdę zadanie budowy szpitala on dostał ode mnie. Tylko że on miał budować, a ja byłem odpowiedzialny za dostarczenie mu pieniędzy. I ja nigdy bym nie pomyślał, żeby jego robić winnym tego, że ja mu nie dałem pieniędzy i to on jest winny. Natomiast później sytuacja właśnie tak wyglądała. My bardzo długo z tym szpitalem walczyliśmy. W 1993 roku pierwsze osiągnięcie, które było, to przekonaliśmy ówczesnego ministra Stubalickiego z SLD, żeby ten szpital etapować, żeby ukończyć tą część dziecięcą, bo tak naprawdę to był taki szpital, który miał być budowany w systemie oddany do użytku, będzie jak będzie skończony. No to jest bez sensu. Wymusiliśmy to etapowanie, dzięki temu szpital, kompleks dziecięcy powstał szybciej. No ale potem pilnowaliśmy i to pilnowałem ja, potem pilnował to każdy kolejny prezydent, więc i Pasikowski i Tafelski też. Budowaliśmy tylko w ramach tego, co dostawaliśmy w kontraktach wojewódzkich. Nie było mowy, tam miasto czasem coś dołożyło, ale generalnie tylko w tych ramach wolno było budować. I wtedy szło to powoli. I wreszcie przyszedł rok 2005, ja byłem wtedy prezydentem i no mówię, nie, tak nie wybudujemy nigdy tego szpitala, bo my raz dostawaliśmy 15 milionów, raz 18 milionów na rok. Dowiadywaliśmy się w październiku czy w listopadzie, za ile będziemy mogli budować w następnym roku. I wtedy złożyłem pani minister Gęsickiej, ja sam zresztą pisma w tej sprawie, ja zresztą mam te kopie tych dokumentów, złożyłem propozycję. Polegała ona na tym. I to była propozycja, którą ja złożyłem, ale była ona wspólnie przez Markiem Nowakiem wynegocjowana. My jako miasto zaoferowałem, że my weźmiemy 200-250 milionów kredytu, natomiast chcieliśmy, domagaliśmy się od budżetu państwa, że dostaniemy na piśmie gwarancję, że przez następne 10 czy 12 lat będziemy dostawali każdego roku taką pulę pieniędzy, jaka będzie nam potrzebna na spłacenie zaciągniętych zobowiązań. Ten pomysł się bardzo podobał. Jest odpowiedź pani minister Gęsickiej, która zaprosiła nas na rozmowy, no ale wytłumaczyła. Byłem wtedy ja z pani Skarbnik, pani Rokicka. I pani minister mówi, panie prezydencie, to jest bardzo dobry pomysł, ale niestety nie możemy go tak zrealizować, ponieważ wtedy, chyba dziś jest to możliwe, ale wtedy nie, my nie możemy zaciągnąć zobowiązań powyżej na budżety powyżej jednej kadencji Sejmu. Tak chyba było. I zaproponowała następujące rozwiązanie. Mówi, my damy jednorazowo, ja dam na dokończenie budowy szpitala, to tam było w sumie około 120 milionów złotych, natomiast miasto się zobowiąże w cyklu trzyletnim przekazać 75 milionów, 78 milionów dokładnie na pierwsze wyposażenie. I podpisaliśmy takie porozumienie. I wtedy rozpoczęła się tak naprawdę budowa tego szpitala na ostro. To miało miejsce w 2006 roku. Podpisaliśmy to porozumienie. No, przegrałem wybory, więc tego, no ale budowa już ruszyła.
i wszystko by, i było okej. Okay. Rząd wywiązał się co do złotówki z wszystkich pieniędzy. Wtedy ruszyły oddziały i tak dalej, nagle miasto, nagle było 200 milionów do wydania. I wtedy ten szpital ruszył, ta budowa. I wszystko było, miasto nie wywiązało się, nie dało 78, 48, ale to nie ma większego znaczenia. I dopiero jak się pieniądze skończyły, wtedy dyrektor Nowak chciał budować dalej. Poszedł z tym do miasta. Dostał na to przyzwolenie. Tutaj ta osoba, która się wypowiada, nawet chyba ten autor tego programu, mówi, że Nowak budował oczywiście za aprobatą urzędu. To, co Nowak mówi. Przecież ja nie wybudowałem tego szpitala nocą. No nie. I dostał pozwolenie na zaciągnięcie 150 milionów kredytu na dalszą budowę szpitala. Ta decyzja, to nie był nawet zły kredyt, to był, tak, ten siemensowski kredyt nie był zły, ale on miał pewne niebezpieczeństwo, no on był kosztem. W związku z tym, ten, który odpowiadał za finansowanie budowy, no powinien tak to skalkulować, żeby od razu uwzględnić, że za parę lat pojawią się koszty finansowe od tego kredytu i trzeba na to mieć pomysł. Oczywiście tego pomysłu nikt nie miał. Nie miał go Robert Malinowski. No i była budowa, dalej budowano ją aż furczało. Powstawały kolejne oddziały. Nie dyskutuję dzisiaj, czy musiało być tyle, czy musiały być takie z takim sprzętem, czy sale hybrydowe. To jest drugorzędna sprawa. Powstały. No i przyszedł rok 2012. Nikt nie zauważył. Regionalna Izba Obrachunkowa, ona ma swój twórczy udział, dlatego mnie nie lubią tam. Bo oni patrzyli przez ileś lat i nie widzieli czegoś, co my widzieliśmy. Topniejące z roku na rok kapitały tego szpitala, ogromne oczywiście przy takiej inwestycji. No i wreszcie w 2012 roku pierwszy raz gruchnęło, szpital ma stratę. I wtedy uważam, największą, jedyną wadą Nowaka było to, że on przez ileś lat wykonywał karkołomne, żeby na tą sytuację zaradzić. Nie było na to szans. I to nie było jego zadanie. Wtedy trzeba było zrobić wielkie boom i zmusić, wtedy jeszcze można było całe mnóstwo rzeczy zrobić, zmusić tego, który odpowiadał za finansowanie, czyli prezydenta Grudziądza, do rozwiązania tej sytuacji i wzięcia na siebie obsługi, czy znalezienia sposobu, jak z tym długiem sobie radzić. On to tego nie zrobił i rzeczywiście. I wtedy zaczęło się rolowanie długów, wtedy zaczęły się, po jakimś czasie zaczęły się parabanki i tak dalej. Ale dzisiaj, wtedy parabanki były jednym z finansujących. Ale dzisiaj to jest już praktyka, to już zresztą do kogo mają pójść. Nikt inny dzisiaj nie da, bo ten parabank, kto nieprawdę powiedział, ten zresztą nie wiedział, że znalazł się kolejny parabank. Nie, to cały czas jest ten sam parabank i tylko on da na parabankowych warunkach. Dlaczego? Dlatego, że on jest właścicielem 85% tego szpitala. Jak ten parabank w którymś momencie postanowi, że jemu się opłaca wyłączyć prąd, to następnego dnia Grudziądz w ogóle nie ma szpitala, bo szpital jest tak naprawdę własnością Magellana. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. I opowiadanie o tym, kto tu zawinił, czy mówienie o tym, że to Nowak... Nie, Nowak rzeczywiście za długo tę sytuację ukrywał. Ale tak naprawdę cały czas i zawsze odpowiedzialność za budowę szpitala, za finansowanie budowy szpitala ponosił prezydent Grudziądza. Ja ją ponosiłem, Tafelski ją ponosił. Ostatnią rzecz, jaką zrobiłem, załatwiliśmy pieniądze na jego dokończenie. To, co się stało później, i to jest taka jest geneza tego, co jest, co się stało. Natomiast teraz no, sytuacja doszła do takiego stanu, że w mojej ocenie, ja powiem szczerze, ja jestem bardzo sceptyczny co do możliwości uratowania jeszcze czegokolwiek w tym szpitalu. Także no, nie mam, sam nie mam dzisiaj na to pomysłu, natomiast dalsze brnięcie i udawanie, że mamy szpital, no jest chyba wyjściem nie ukrywam, najgorszym. Sorry, no powiedziałem Państwu taką szczerze, bo myślę, że mało kto zna szczegóły i papiery i dokumenty tak jak ja, no bo ja właśnie w kluczowych momentach
decydowałem o tym, co w tym szpitalu będzie dalej. I tak to wyglądało. Tak to wyglądało, także 2003, to jest dużo bardziej skomplikowane. A co to znaczy, panie Andrzeju, na drobne wydatki? Tak jak Glamowski powiedział. To, gdzie pożyczkę teraz niedawno, na drobne wydatki. Nie, to, nie na drobne, proszę Państwa, nie, to co się stało ostatnio, czyli tam półtora miesiąca temu, dokładnie dzisiaj, to jest takie, mówię, to jest takie przewidywanie, taka wróżba, która się musi spełnić. I ja źle mi się czuję w takiej roli, że mówię o czymś dwa lata temu, dzisiaj mamy, tego doświadczamy. I przecież tak, co się stało półtora miesiąca temu? Otóż oni w momencie, jak przyszedł COVID, weszło ustawodawstwo covidowe, ono zawiesiło na przykład takie rzeczy jak ustawy, z których wynikała konieczność pokrycia strat szpitala przez ten. No i hulej dusza, piekła nie ma. Nagle tak myślano, skąd zdobyć 300 milionów złotych, żeby coś z tym szpitalem robić, i nagle przestano tego wymagać ze względu na ustawodawstwo covidowe. To był dalej z nieba. No ale ktoś, kto wziął to, mówię, wzięto 60 milionów z wodociągów, które miały pójść na oddłużenie szpitala, no ale skoro nie trzeba oddłużać, no to rozpiżono i dzisiaj nie ma po tym śladu. No i jechano dalej. Ustawy covidowe zabroniły również egzekucji komorniczych na należnościach szpitali, więc nagle komornicy nie mogli dochodzić swoich roszczeń. Ale ktoś, kto założył, że będzie to trwało wiecznie, albo ktoś, kto założył, że z racji blokady komorników w tym czasie wierzyciele nie naliczają karnych odsetek i tak dalej, no był w błędzie. No i tu opowiadano przez Hoppe, opowiadał bajki o tym, że szpital ma się świetnie i ma zysk. No przecież to woła o pomoc do nieba. No oni cały czas, ja to co powtarzam dla Moskiemu, panie, ja mam, pan mówi o innym mieście i o innym szpitalu, bo to nie jest ten tu w Grudziądzu. No i teraz co się dzieje? Mija COVID, mijają ustawy. No i nagle się okazuje, że jednego dnia komornicy zajmują wszystkie, blokują wszystkie konta i jest do widzenia. Że długi szpitala gwałtownie rosną. Nagle oni sobie policzyli, że nie mają straty, tylko mają, nie mają zysku, tylko mają horrendalną stratę. No i stanęli przed tym, że nie było z czego wypłacić ludziom pieniędzy. I tego się boją. Tego się boją, bo wtedy ludzie, którzy nie dostaną kasy, zrobią porządek. Czy w szpitalu do tej już wypłata? Nie, no i teraz właśnie dwa miesiące, półtora miesiąca temu, kiedy doszło do takiej sytuacji, no na gwałt co trzeba zrobić? No trzeba zaciągnąć 100 milionów złotych kredytu. No i zaciągnięto w tym parabanku 100 milionów, rozpisane jest to tam już na nasze prawnuki, bo to tam do 30 któregoś roku. Dać to mógł tylko ten parabank, który jest i tak właścicielem, więc on prędzej czy później łyknie ten majątek i on sobie tam to zagwarantuje spłatę tego. No i zrobiono to. Potrzebowano 80 na spłatę należności wymagalnych tak zwanych, czyli żeby odblokować płynność szpitala i to, no i resztę na bieżące wypłaty. No ale te 100 milionów natychmiast urodziło kolejne koszty finansowe. I jak to brano, to ja mówię, ludzie, no za dwa miesiące uderzycie dokładnie o ten sam sufit, no to musi się powtórzyć, nie ma rady. No i dokładnie teraz, ja nie wiem, czy w grudniu zostanie wypłacone pensje, ale w styczniu na pewno nie zostaną i co kolejne 100 milionów będą próbowali, to gdzieś musi się skończyć. To gdzieś się musi skończyć, tak to działa. I to mówienie, przecież tam nikt nie rozumie, o co chodzi. No, tam mówią, tak się posługują, mówicie, wymagalne i niewymagalne. I oni uważają, że wymagalne to te, które trzeba płacić, a te niewymagalne to takie, których nie ma. No, nie jest tak. Właśnie te niewymagalne, które gdzieś tam leżą, one rodzą te wymagalne i to nieustannie je rodzą, bo to jest koszt finansowy. To są te wymagalne, prawda? Więc jak ktoś ma 500 milionów niewymagalnych, no to może być pewien, że miesięcznie będzie miał 10-12 milionów kolejnych wymagalnych. I jeszcze jak ktoś
ma szpital kadłubkowy, taki jak jest, którego nie jest w stanie rozliczyć w ramach tego kontraktu, czyli dostaje, będzie dostał coraz mniej pieniędzy, no bo coraz mniej ludzi leczy, więc trudno, żeby NFZ płacił za kontrakt 1000 łóżkowy na przykład, który miał. I dostają coraz mniej pieniędzy, więc siłą rzeczy coraz trudniej będzie zapłacić ludziom za wykonywaną w tym szpitalu robotę. No i to jest błędne koło. I to tak wygląda. To jest bardzo proste w gruncie rzeczy. To jest bardzo proste. I to, co i mówię, no ja bym wolał nie być takim prorokiem, ale już słyszę teraz, że już są kłopoty z zajęciami komorniczymi i będą kłopoty z kolejnymi wypłatami, być może w grudniu. A jak nie, to musi się stać w styczniu, bo tego się nie oszuka. Sorry. Nie chciałem mówić o wszystkich, ale o wszystkim, ale mówię, tych problemów jest tyle. No, to... A co się stanie, jak dzieci się do szpitalu? No tak, nie, no, ktoś to przejmie. Ja myślę, to znaczy, no, co się stanie. No, ktoś to przejmie, to jest przecież horrendalny majątek, to jest i wyposażenie, ale to są przecież ogromne kubatury. No. Majątek tego szpitala jest wielki, ale długi jeszcze. Jak weźmy te parabanki i mają pod hipotekę, to one są właśnie... Tak. Upadnie, to ten... Tak, majątek stanie się własnością tych. I oni zdecydują, co tam będą robić. Natomiast co się stanie z lecznictwem w Grudziądzu? No się stanie, bo ktoś powie, dobra, to będzie jakiś szpital i tak dalej, no to o to chodzi. Nie no, oczywiście wojewoda w ramach swoich obowiązków w mieście powiatowym, jakim jest Grudziądz, no będzie musiał jakąś tam formę lecznictwa szpitalnego zabezpieczyć, więc być może wojewoda odkupi albo wynajmie jedną z tych kubatur od tego właściciela, czyli Magellana, czy BFM, jak to się nazywa. No i tam urządzi na dwóch piętrach cztery oddziały, które muszą być, czyli jakiś jeden wewnętrzny, drugi wewnętrzny, nie wiem, może kardiologia, może coś, nie wiem. Czyli wewnętrzny, no i... jest oddział wewnętrzny na w tej chwili 10 pacjentów. No tak. 10 pacjentów w szpitalu, który kiedyś... Były dwa poziomy w tym samym. No tak. I tak, no i coś takiego, taki powiatowy szpitalik na pewno jakiś ocaleje. Będzie 5 oddziałów, 6 oddziałów, bo tyle mniej więcej powiatowe szpitale mają i tyle. Natomiast coś powstanie na tym majątku pozostałym, no ale tego to ja już Państwu na to nie odpowiem. Dziękuję. Dzięki.